sprawnie i dokładnie to badane. Ale po przedstawieniu, jak to u nas sytuacja wygląda, właśnie otrzymaliśmy taką informację, to było zmieniane telefonicznie, ja przesyłałem też mailowo matki, że to no, jest niezgodne z zasadami podziału, bo przede wszystkim dlatego, że okręgi nie są zwarte, no i nie ma jakby takich logicznych uzasadnień, dlaczego są aż tak mocno porozbijane. Ja też mogę podejść wytyczne, kto jest w Państwowej Komisji Wyborczej przyszły. No dobra, ale jeśli Państwa już, to później po sesji. Proszę radny Wielką. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, no było zadane pytanie, czy jeżeli zrobimy taki okręg wyborczy, trzy jak były, czy to naruszyły prawo? Ja to odpowiedzi nie mam. A co by było, gdyby Michałowo miało na przykład 10 tysięcy mieszkańców, a wniosek było kilka, co nie byłoby żadnego, w ogóle żadnego przedstawiciela? Bo tak prawo mówi. Słuchajcie, nie naciągają prawa, bo ja już mam doświadczenie naciągania prawa i jeżeli jest taki problem, a jest to problem, bo ja widzę nawet, że nie tylko radni nasz trzech, ale nawet pani Andrzejczyk radna stoi za tym, żeby był ten trzeci radny, to zapytajmy się o odpowiednie kompetentne osoby, zadaliśmy pytanie wyborczego, czy my możemy zrobić, że będzie 300 wyborców i tak dalej, taki okręg wyborczy. To żaden problem, bo nie można mówić, że mi się wydaje, bo mi się nic nie wydaje. Mi się wydaje, że to trzeba zapytać się, czy my możemy z takie trzy okręgi były, żeby zostawić. Oczywiście te bałty dołączyć do nowoza i z tą ilością mieszkańców punkty dołączyć, tak jak jest tylko jeden wyborca. I wtedy zapytać się komisarza do tego, czy możemy takie okręgi, żeby były, tak jak były dane. Proszę Państwa, tu się nic nie zmieniło. Było 7 radnych z Michałowa, a 8 z terenów i tak pozostaje dalej. Panie Burmistrzu, ja mówię, że u nas będzie dwóch radnych w nowej gminie. Ale ja mam pytanie w takim układzie. Ale mówimy o całej gminie. Michałowo, reszta gminy, które tu się nie zmienia. Ale nic nie przeciwko Michałowie, Panie Burmistrzu. Ale chwileczkę jeszcze. Proszę Państwa. Niezmienna jest liczba i tak radnych, 15, prawda? Ja żałuję, że to taka burza mózgów jak dzisiaj, bo rzeczywiście każdy ma swoje uwagi i słuszne uwagi. Tutaj ja jestem, przychylam się do tego, że rzeczywiście tam powinno być akurat 3, bo dlaczego nie? Szkoda, że nie było komisji. No były komisje. Komisja była rolnictwa, była finansowa, była oświaty, także. Były, mogliśmy to nie zrobić, ale za chwileczkę. Ale możemy dojść, tylko moje pytanie jest takie, czy my możemy to dzisiaj wycofać, czy to jest zobligowane przepisem? Do końca mamy sobie teraz trzeba to podjąć i to nie tak, że albo podjąć, albo odrzucić. Proszę głosować wnioski. Mogę? Tak, w ten sposób. Tak, proszę. Powiedziane na komisji prewizyjnej w poniedziałek faktycznie otrzymaliśmy te zmiany na okręgi wyborcze, ale co z tych zmian, skoro nie było pana w poniedziałek, pana Leszka Grzyca, a pan zastępca burmistrza powiedział, no bo tak ustalono, zrobiono, podzielono, bo po drodze. Nie będę przeczytał. Proszę, proszę, nie przyjmować. Nie, pan tak powiedział, że ustalono, bo po drodze. Pana Leszka Grzyca nie było. Nie można było z nikim się skonsultować, spytać dlaczego. Prawda, pani przewodnicząca komisji rewizyjnej? Ale ja teraz do drugiego. Może po drodze radną nie jeść się na Brzetnie, Sokole, Jabłus. Radny nie się na samym. Ustalono dla obwodu numer byłego 9. Zrobiono okręg wyborczy numer 8. 9 miało Sokole, Zajma, Brzetnia. I tu była, był lokal wyborczy. Na te trzy miejscowości. Drugi lokal wyborczy to Polany, Tybica, Kolonia, Tybica, Majątek był w lokal wyborczy to Polany. W tej chwili jest Sokole, Zajma, Rzetnia. Znowu Sokole, coś tu nie tak, teraz Sokole. Majdan, Kolonia, Michałowo, Krynica. No Krynica jest za rzeką, ale po drodze. Mam pytanie. Gdzie będzie głosował Kamienny Brud, Kościska, Kopce, Gliny i Sokole, 12 km z Polonii, Michałowo,
miejsce głosu. Ja pytam o lokal wyborczy. Widzę, jaki jest odwyt, a pytam... Lokal wyborczy będziemy uchwalać miesiąc po przyjęciu tej dzisiejszej uchwały. No, jak miesiąc? Jak wy nie wiedzicie? 12 kilometrów... Przepraszam bardzo. Dzisiaj podejmujemy uchwałę o podziale gminy na okręgi wyborcze. W ciągu na następnej sesji podejmiemy uchwałę o podziale gminy na stałe obwody do głosowania. I tam się będą głosować. Co jest co innego? Mogę? Panie burmistrzu, wiem, że to jest co innego. Co okrąg, co rok wyborczy. Ale będzie za miesiąc czy tam za półtora czy co lata. Co ja teraz powiem swoim wyborcom? Jak będą dzwonić i będą pytać. A pani Ewo, a gdzie ja pójdę? Do Białego Stoku. Po drodze. Dziękuję bardzo. Przepraszam, jeżeli mogę, to mogę podpowiedzieć pani radna. Pani powie swoim wyborcom tam samo, gdzie dotychczas. Tak? No to do Polany będą głosować. Były w moim okręgu, a teraz do Polany tam. A Kolonia Michałowo dotychczas gdzie głosowała? Na Michałowo, nie na Sokole. Nie ma sensu, żeby tam samo. No jasno. Panie burmistrzu, pan rozumie? Dobrze, ale lokal wyborczy będzie gdzie? W Goku, w szkole, czy w Radzu? A dlaczego w Radzu? Skoro ja jestem... Może być tam dotychczas, no, proszę Państwa. No to osobno będzie... Dziękuję bardzo, pan wystarczy. Jedne kartony aletowe, proszę. Szanowni radni, a czy ktoś z nas zadał pytanie do mieszkańców, czy oni coś wiedzą o naszej dzisiejszej uchwale? Jeżeli nam to zostaną dane w poniedziałek czy we wtorek na Komisji Rolnictwa, to kiedy ja mogę pójść do tych swoich mieszkańców i o wszystkim powiedzieć, wytłumaczyć i tak dalej? To nie ja mam decydować o tych obwodach i tak dalej. To mieszkańcy powinni prawnie powiedzieć jako radnego jeszcze, że słuchaj, najlepiej byłoby tak, ja słucham ich i dla was mówię. A ja jeżeli zjadę do łukaszki, powiem, że ja taki okręg wybrałem, to a co ty, sam tutaj rządzisz? Coś my tutaj rządzimy. I nam trzeba było, najpierw trzeba nam było porozmawiać, zasugerować dla wszystkich radnych, że takie będą okręgi wyborcze, tak jak w tej chwili. Panie radny, to najlepiej byłoby zrobić do referendum, mieć plebiscyt, konsultacje. Panie przewodniczący, ja panu bez referendum zrobię zebranie na wsi i porozmawiam z ludźmi. Tak jak ja to robiłem w Szymkach i przychodzili ludzie na zebranie, gdzie ja się spotykałem z ludźmi i przychodziło ludzi tyle samo co na zebranie, na inne zebranie. To nie to odrobina chęci, tylko się z ludźmi porozmawiać. Radni są reprezentantami mieszkańców. Jeżeli słuchają głosu reprezentacji, ale pierwsze co bym słuchał. Panie radny, czy mam pytanie, czy te uwagi, żeście rozmawiali na Komisji Rolniczej, wnieśliście te uwagi, żeby wnioski. Teraz do sesji wnioski były? Szanowna Pani Przewodnicząca, tak. To zostało do nas przyniesione na komisję. Była dyskusja dosłownie może 5 minut, bo nie można dyskutować na czymś, kiedy wszyscy mówią, że to jest złe. No jak złe, to dyskutujemy i wyciągamy wnioski i piszemy te wnioski. Ta matka jest zła, my się z tym nie zgadzamy i wasze stanowisko jako Komisji Rolnictwa takie winno być. Nasze stanowisko takie powinno być, jakie dzisiaj zagłosujemy i dzisiaj dyskusja też nie przeszkadza, że my to dyskutujemy. Nie, no, ja mówię prawdę, nie. Tak jak było na Komisji Rolnictwa, a na której komisji były wnioski i na której komisji były dyskusje. Proszę bardzo, bo zawsze to tylko moje komisje. Nie, bo komisja była przyległa, automatycznie związana. Proszę powiedzieć, na której komisji były tak dyskutowane i tak podjęliśmy wnioski. Proszę przeczytać protokół i udowodnić. Ja zaraz zapytam, czy na Komisji Finansowej żeście rozmawiali na tym w ogóle temat? To samo się nazywa. Panie przewodniczący, na ten temat praktycznie radni powiedzieli, że uważają, że to taka opozycja jest, no, ale to opiniowaliśmy po stronie naszej kwestii. Rozumiem, ja daję głos dla pana Sławka. Jeżeli mogę, to szanowni radni. Faktycznie to każdy, który się wypowiada z was, ma rację, tak mi się wydaje. Natomiast wydaje mi się jedno. Zostaliśmy niejako postawieni w sytuacji takiej, że mamy niewiele czasu, musimy. No nie? Człowiek nic nie musi, tak mi się wydaje. Tak na dobrą sprawę. Z tym, że tak. Panie Leszku, czy pytanie do pana, czy to, co tam zakłada ta nowa ustawa, to są wytyczne, tak? To nie jest jakby nakaz, że muszą być... No słuchajcie, bo ta zmiana, którą tu przedstawiono nam, ona jest zbyt obszerna, zbyt duża. Ja się przychylam tutaj jednoznacznie do wypowiedzi radnych ze ściany wschodniej. Nie można tego tam zrobić, tak? To będzie zapomniany teren.
Tam musi być siła przebicia zawsze. To trzeba zrobić tak, jak mówił Marian, czy tutaj Marek, czy Wielek. Trzeba to połączyć, słuchajcie, można to połączyć tak, jak proponował Marian w Poprzek. To nie musi być Wielek, nie musi być tak. Natomiast ta ściana musi mieć trzech radnych, ta ściana musi mieć siłę głosu. Przede wszystkim, to być może najprościej będzie, bo jeżeli wypada nam to dzisiaj przyjąć, może najprościej będzie po prostu takie zmiany kosmetyczne tam, gdzie się coś wcina i tak dalej. Nie zachowujmy, proszę Państwa, nie zachowujmy tego kryterium, że musi być 400 coś, bo tu poprzednio też było tu 300, tu 500, bez przesady. Ja natomiast drobne kosmetyczne zmiany, jeżeli trzeba nanieśmy, przyjmiemy to dzisiaj z kosmetyką, prawda? I co się stanie? Przyjęliśmy, poszło, kto nam tam zarzuci, jak zarzuci, to wprowadzimy zmiany po jakimś czasie i tyle. No bo... Ale myślę, że proszę Państwa, może zróbmy w ten sposób, ponieważ te wszystkie zmiany, o których mówimy, dziękuję bardzo, wszystkie zmiany, o których dzisiaj mówimy, słuszne zmiany, zostały naniesione i my po prostu, jeżeli rzeczywiście jest tak, że my musimy to zrobić, no i do marca, to o czym Pan również mówi, i to przecież dopiero przegłosujemy, jeżeli nie, no to zostanie ten stary, ale że ten stary jak zostanie, to też jest niezgodne. Proszę, proszę Państwa, nie, to nie tak. No to proszę Pan osiedzić. Jeżeli Rada Gminy nie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie, o którym mowa, czy w tym 60 dni od ukazania się uchwały, zrobi to komisarz wyborczy. Jeszcze jedna rzecz może ku wyjaśnieniu odnośnie tego, co mówił radny Dziewiątkowski. Ustawa określa sposób wyliczenia jednolitej normy przedstawicielstwa i później artykuł 417, paragraf 2 mówi: w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się lub dzieli, jeżeli to wynika z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Czyli najistotniejszym jest ta jednolita norma przedstawicielstwa. I z tego wychodziłem. Dobrze. Panie Leszku, po pierwsze, no, wyliczył Pan normę, niech Pan przypomni, 400? Dobrze, proszę w okręgu Sławek Rybacz, Nowa Wola. Ilu tam Pan wpisał wyborców? 370, tak? A w okręgu po połączeniu na tej ścianie wschodniej jest 500. Jest w jednym z okręgów? Tak. Jest w jednym 500, w drugim 459, a dookoła Michałowa jest 478 i jest 450. Niech mi Pan powie, jakie jest odstępstwo od tej normy, ile procent? Czy ustawa nakłada? Bo jeżeli tutaj w każdym okresie można podjąć kilkadziesiąt, a tam dodać, no to ja nie bardzo rozumiem, jak ta norma jest przestrzegana. Kilkadziesiąt, tak, nie kilkaset. A, nie ma możliwości fizycznej podzielenia miejscowości na numery i jedna osoba w jednym okręgu, druga w drugim, żeby było 440. Pięciu wyborców. Musi być w tym jakaś logika. Panie burmistrzu, od 1989 roku ten teren miał przegrać. I że tak można powiedzieć, niezależnie jakie były opcje, co się działo. Przegrał. Teraz jeszcze, co można zrobić? Jak zaznaczyła Państwowa Komisja Wyborcza, Rada Gminy może podjąć uchwałę w sprawie udziału gminy na Ukrainie, określającą takie same granice, jak obowiązujące dotychczas. I wtedy chyba, że nam komisarz dzieli. Ja to chciałam samo powiedzieć, że jeżeli, ponieważ wiemy w tej chwili, że na pewno nie będziemy za tą sytuacją, bo widzimy, jakie są wszystkie głosy, więc rozmawiamy tak, jak było, z tego możemy przyjąć tą uchwałę.
Dziękuję bardzo, ale też. Ja w dalszym ciągu jestem za lokalnym wyborcą. Proszę Państwa, Panie Laszku, ja z Małopolską, ale my nie możemy tak dzielić ulic Michałowskich. Proszę bardzo, Białostocka, nieparzyste numer 1-9 i parzyste 2-18. Przecież to jest to umyja w ogóle. To nie jest udogodnienie dla ludzi. Proszę tak, skomponować te okręgi, żeby była ulica na przykład Białostocka, Świat, Przyległość, w ten sposób. Proszę bardzo, Pani Aniu, proszę odnośnie Michałowa. Wydaje mi się, że te granice tutaj są rozsądniejsze. Bo proszę Państwa, jak takie odłączy oczy w stronę Grupka, w stronę zabudowa. No to jaka tutaj jest spójna? Jaka logika? Tutaj one są skomasowane jakoś te. Natomiast poprzedni był zupełnie porozrzucany. Bo ja nie widzę żadnej spójności między ulicą Wierzbową a Krynicami czy Majdanem. No zobaczcie Państwo, każdy ma swoje racje. No chyba jak blisko się przyjdzie. Proszę bardzo. Proszę. Moim zdaniem podział Michałowa na te okręgi, które tutaj widzimy, też jest bardziej logiczny niż ten, który był poprzednio. Dlatego, że na pewno więcej wspólnego ma mieszkaniec Wołuszu, tej niebieskiej części ulicy Młynowej z ulicą Sienkiewicza Leśna i Żwirtki Góry, niż ten, który mieszka na jednym końcu Młynowej i ten, który mieszka tutaj na drugim końcu Młynowego, Nowego Światu. Jaki oni mają wspólny interes? Ja uważam, że żaden. Tak samo jak ulica Białostocka. Ten, który mieszka tutaj koło Biedronki i ten, który mieszka na wyjeździe do Nowej Woli. Jaki oni mają wspólny interes? A ciebie już numer będzie zrobione? Oni po prostu nie będą wiedzieli, gdzie i jak mają iść głosować. Ale oni będą wiedzieli, pójdą do tego samego lokalu, tutaj dostaną tak, by na kogo mogą głosować, będą dokładnie widzieli. I tutaj te ulice, na przykład ten żółty okręg, to jest okręg numer 3, Młynowa, Nowy Świat, Polna, Podgórna, Ogrodowa, Wyrębie, Kierolimowska. Tutaj jest jeden spójny okręg. I tutaj akurat podział Michałowa, to jest naprawdę bardzo ważne. To jest podziałem i skrzyżowania jest skrzyżowania. Nie wiem jak teren, bo tam rzeczywiście można popatrzeć, jak to podzielić. Natomiast też chyba nie chodzi nam o to, żeby komisarz wyborczy nam dzielił, bo on nie będzie patrzył, ilu radnych ma być na ścianie wschodniej, a ilu na zachodniej, tylko policzy liczbę mieszkańców, budy przerzuci albo gdzieś tam, bo nie będzie 445, bo będzie ten jeden za dużo, więc przerzuci gdzieś, gdzie tam będzie uważał. Natomiast ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o ten teren, to można jeszcze się pokusić o jakieś zmiany. Natomiast to uważam, że jest zrobione bardzo dobrze. Ja bardzo proszę. Panie Przewodniczący, my wszyscy jesteśmy tego samego zdania. Tylko my lubimy dyskutować. Tak prawdę mówiąc, Pani Burakowa ma rację i Pani Wiśniowa ma rację i ja mam rację. Słuchajcie, my się na tym. Jest wniosek, żeby trzy okręgi było na ścianie Unii Wschodniej. Drugi wniosek, trzeci wniosek, 10 minut to można poprawić. Dokładnie. To jest cały problem. A my będziemy dyskutowali jeszcze. Może zróbmy tak. Nie, tak też uważam, może zróbmy przerwę, poprawimy i tą uchwałę podejmiemy. Tak, żeby nikt nas nie mówił, a komisarz, że tak jest. Komisja, panie burmistrzu. Proszę Państwa, ale to już powiem, jak te poprawki mają być. Ale mówimy o tym, że zostaniemy. Dobrze, wnioski. A reasumując to wszystko. Ale bardzo proszę spokój. Dziękuję. Reasumując to wszystko.
poprawiacie Państwo oczywiście tą stronę wschodnią. Zgadzamy się wszyscy? Michałowo też. Ulice też. Michałowo jest naprawdę dobrze. Naprawdę jest dobrze. I ktoś jakieś zagadnie jeszcze? Pani Dorota Burak uważa, że zostanie, a ja uważam, że to jest podzielone Michałowo. Bo tak jak Krosi mówię nawet na komisji, rozmawialiśmy, to niektórzy radni miały wykonywania takich ulic startują, nie mówiąc później pamiętać od jakiego numeru do jakiego mają swoich wyborców. Ja sama bym musiała z kartką padnąć, bo trudno, żeby pani była taka, że pamiętać, aha, że od tego numeru nie widzimy do którego. Także uważam, że to nie jest logiczne dzielenie ulic. Niech te całe różnice będą, niech one będą całe, ja to już nie ulicami, ale nie tym numerami, to po prostu, nie wiem, na przykład. Uważam, że źle się to może spodziewać. Jeżeli mogę wyjaśnić jedną rzecz. Jasne, oczywiście, jeżeli ktoś czyta podział ten tabelaryczny, gdzie są wpisane i ulice, i od do numery, to jak Państwo uważacie, na pewno by było łatwiej zrozumieć wszystkim, żeby tu było napisane, że okręg numer na przykład 2 to jest ulica Fabryczna od Sienkiewicza do Leśnej. Każdy by zrozumiał, tak? Każdy by zrozumiał, ale do którego numeru? Przed skrzyżowaniem, za skrzyżowaniem, na skrzyżowaniu? W różnych miejscach są umiejscowione domy. Te numery są, być może czytaj, jeżeli ktoś czyta, nie patrzy na mapę, to jakoś nielogiczne, ale jeżeli spojrzymy na mapę, to te nieparzyste i te parzyste kończą się w tej samej, na tej samej wysokości danej ulicy. I jest moim zdaniem prosto i jasno. Proszę Państwa, podobnie jest w innych miastach. W innych miastach, innych miejscowościach tego typu, gdzie nie zawsze są okręgi tak dzielone, że obejmują całe ulice. Bardzo często jest, najczęściej jest tak, że są pewne kwartały, które mają granice na skrzyżowaniach ulic. Ale proszę Państwa, bo w pewnym czasie po prostu każda zmiana jest rzadowa, jest niepotrzebna, tak? Ale jeżeli tutaj pasuje zmiana tej ściany wschodniej, no to zmieniamy i uchwałę podejmujemy. Państwa przegłosować te wnioski, które padły, czyli wniosek pana Hajduczeni radnego i... Pan Jan. I jeszcze jeden. A my dostosujemy i przyjąć taką uchwałę, że z tymi wnioskami i my to dostosujemy. Tylko jeszcze jedną prośbę bym miał, jeżeli Państwo będą głosować nad podzieleniem tego terenu wschodniego, jak mówimy, na 3 okręgi wyborcze, to ja bym prosił też o podpowiedź, propozycje, które z pozostałych okręgów mam zwiększyć i o co? Bo i jak umotywować to, że akurat ta miejscowość musi być tam, bo musimy zlikwidować coś z pozostałych. My nie możemy dodać czegoś, musimy podzielić inaczej. Czyli te okręgi
tych 8 okręgów musi zostać. Musi być 8. Czyli jeżeli zrobimy z 14 i 15, 13, 14 i 15, to gdzieś musimy skumulować więcej miejscowości w którymś okręgu. I takie propozycje proszę. I my się przychylimy do tego, żeby tak pracować. Zgłaszam wniosek formalny o przegłosowanie w sprawie podziału gminy Michałowo na okręgi wyborcze, żeby zostawić na starych zasadach. Dziękuję. To jest mój wniosek formalny. Proszę o przegłosowanie. Przegłosujmy ten wniosek. Kto jest za tym wnioskiem? Żeby na starych zasadach. 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja robię przerwę. Numer 10, a zabrano tak.